Dziś temat chorób grzybowych, które atakują plantacje przez cały okres wegetacji. Presja tych patogenów jest wysoka, co pewnie sami możecie zaobserwować na własnych plantacjach. Z czego wynika tak wysoka presja tych chorób i jak skutecznie zapobiegać ich rozwojowi? O tym porozmawiamy dziś z ekspertem, który będzie miał na kanale swój debiut, także koniecznie zostańcie z nami. Paweł Czernecki, ekspert Elwita, który w terenie działa już bardzo długo. Natomiast tak jak wspomniałam, na kanale będzie miał swój debiut. Na pierwszy rzut mam dla Ciebie temat chorób grzybowych, które atakują plantacje przez cały okres wegetacji. Czyli temat jak najbardziej na czasie. Dokładnie. Chorób grzybowych z rodzaju fusarium można wyznaczyć kilka, na przykład zgorzel, siewek albo pleść śniegową. A także fuzariozę kłosów, a wcześniej fuzariozę podstawy źdźbła. Presja tych chorób, z tego co się orientuję, jest dosyć wysoka. Powiedz zatem, jakie są najskuteczniejsze metody, aby im zapobiegać? Najskuteczniejszą metodą jest prawidłowy podozmian w swoim gospodarstwie, ponieważ wiążą się z tym aspekty ekonomiczne. Na pewno dobrą metodą jest też zwracanie uwagi na odpowiednią odmianę, która ma gen podwyższonej odporności na konkretne choroby, czy także stawienie na zaprawę, która jeszcze tą odporność zwiększy. Tak jest. A to chodźmy może sprawdzić na plantację porażenie roślin z tymi chorobami. Już jesienią skupiliśmy się, aby zabezpieczyć plantację przed tymi chorobami. W tym celu wybraliśmy pakiet Areapag Dobry Początek, który jest pakietem fungicydowo-odżywczym. Pakiet dzięki zawartości karboksyamidów zabezpiecza rośliny przez dłuższy okres, a dodatkowo dzięki funkcji odżywczej zapewnia niezbędne składniki pokarmowe na starcie wegetacji. Ogólnie rośliny są zdrowe, nie widać objawów chorób, nie mylę się. Tak, jesteś dobrym obserwatorem. Nie widać tutaj pleśni śniegowej, a z tego co pamiętam jesienią nie było widać zgorzeli i siewek. Przejdźmy do kolejnej choroby, która atakuje plantację późną jesienią. Mam tutaj na myśli fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła. Zastanawiam się, czy zaprawienie nasion ma wpływ na rozwój tej choroby. Jak najbardziej. Zaprawienie nasion przez dłuższy okres zabezpiecza roślinę przed tą chorobą. Tak jak wspomniałem, Areapag Dobry Początek dzięki swoim substancjom czynnym zabezpiecza te rośliny. Jednak trzeba pamiętać, że sama zaprawa nie wystarczy. A czy ogólnie teraz na plantacji widać porażenie tą chorobą? W tym okresie nie jesteśmy w stanie ocenić porażenia. Najbardziej będzie widać to w fazie drugiego kolanka. Wtedy choroba będzie ta objawiać się brunatnieniem i gniciem dolnej części źdźbła. Dlatego ważne jest, aby pod uwagę wziąć fungicydy do zabiegu T1, które zabezpieczą rośliny przed tą chorobą. W zeszłym roku Marcin do pierwszego zabiegu zalecał Areapag Netan T1, ponieważ dobrze on sobie radził z mączniakiem prawdziwym. A jak to rozwiązanie zwalcza fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła? Areapag Netan T1 zwalcza skutecznie choroby podstawy źdźbła. W skład tego pakietu umieściliśmy substancje czynne, które są tak dobrane, aby w bardzo wysokim stopniu zabezpieczyć rośliny przed chorobami fuzaryjnymi. Pozostała nam jeszcze jedna choroba wywołana przez grzyby z rodzaju fuzarium. Powiedz nam, jak radzić sobie z fuzariozą kłosów? To ostatnia choroba z kompleksu chorób fuzaryjnych, ale myślę, że to jest temat na następny odcinek Epoletek. Zatem mamy temat na kolejną rozmowę. Ja dziękuję Ci, Paweł, za dzisiejsze nasze pierwsze spotkanie na Poletkach. Wy koniecznie zostawcie kciuka do góry za nasz pierwszy wspólny odcinek i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.